Dzień dobry. Prawda jest taka, że jeżeli już wychodzę z domu, to zazwyczaj po to, żeby pójść na koncert do powiększenia, więc wszystko się zgadza. Dzisiaj moim gościem będzie Michał Borkiewicz, który powinien od Miasta Stołecznego Warszawy otrzymać nagrodę za szerzenie edukacji muzycznej, ponieważ prawda jest taka, że jeżeli idziecie na koncert do powiększenia, to nawet jeżeli nie znacie artysty, to i tak macie gwarancję tego, że spotka Was coś z najwyższej półki. I znamy bardzo wiele osób, które nie wiedząc, kto gra, i tak przychodzą na koncerty, bo wiedzą, że warto tutaj po prostu być. Mówiąc krótko, tu jest jak w Nowym Jorku. Dzisiaj płytę będzie polecać Michał Borkiewicz, najlepszy kałowiec w mieście. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Ale zacznijmy od mojej, bo chciałam wybrać coś, co kojarzyłoby, co do czego wiem, że mógłbyś się ustosunkować. Do tej płyty, do Houses of the Holy Led Zeppelin. A z drugiej strony, ostatnio czytałam wywiad z Jimem O'Rourke'iem i strasznie mi się podobało, jak on powiedział, że on w ogóle nie słucha tych nowych zespołów, bo po co ma słuchać nowych gitarowych zespołów, skoro może posłuchać po raz 500 Led Zeppelin i wie, że mu się spodoba. Ale chciałabym Cię zapytać na samym początku, bo ja mam takie poczucie, że Led Zeppelin to jest taki zespół, który no, nie jest jakiś specjalnie poważany, powiedziałbym, w jakichś kręgach takich niezależnych albo coś takiego, a z drugiej strony gdzieś tam silnie łączy się, mam wrażenie, z... Sam powiedziałeś już poza kamerą, że ty masz historię związaną z tą płytą. Ja też mam historię związaną z tą płytą. To jest taka płyta, która mi się bardzo dobrze kojarzy z wyjazdami wakacyjnymi, jeżdżeniem samochodem po Polsce, bo kiedyś z moim kolegą organizowaliśmy takie obozy dla dzieci. Mhm. Jeździliśmy starym Lublinem po całej Polsce, dzień i noc. Woziliśmy łódki i różne graty. Mieliśmy tylko jedną kasetę i mieliśmy tylko odtwarzacz kaset w samochodzie i słuchaliśmy non-stop tej płyty, więc ona mi się totalnie kojarzy z jazdą w nocy samochodem. Potem uważam, że to jest najlepsza płyta Led Zeppelin. Ja też tak uważam, muszę powiedzieć, a mało tego, do tego doszłam stosunkowo późno. To jest dla mnie taki drugi zespół, którego bardzo intensywnie słuchałam. Pierwszy to byli Beatlesi i drugi to był Led Zeppelin. Jak już miałam te 13-12 lat i się dowiedziałam, że w ogóle może istnieć coś takiego, jakaś taka mocniejsza muzyka rockowa. Ten zespół jest taki enigmatyczny. Część z ich płyt nie ma w ogóle napisanej nazwy zespołu na okładce, są te runy, wszystko jest takie magiczne. Dave Grohl bardzo ładnie powiedział o Led Zeppelin, że gdyby nie Led Zeppelin, to nie byłoby metalu nie tylko i wyłącznie ze względu na muzykę, ale też na jakąś taką ikonografię, która gdzieś tam się u nich pojawiała. Po katowaniu tego No Quarter, tego tajemniczego z tym elektrycznym pianinem, na którym grał John Paul Jones, i to taki w ogóle dźwięk jakiś taki dziwny, nie wiadomo skąd jest. I potem zobaczyłam ten najsłynniejszy film koncertowy, Planta, który się tam wygina w tych biodrówkach. To był taki szok, po prostu tak mi to zepsuło przyjemność tego słuchania. Ja chciałam, żeby ta muzyka była taka magiczna. Tu jest najwięcej tego Led Zeppelin, bo jest ten oddech z trójki, taki akustyczny. Jest w sumie to rockowe takie przyłożenie, bo jest ten utwór taki dziwny, strasznie The Crunch, który niby miał być takim hołdem dla funku, czyli jest tam rockowe przyłożenie, no ale jest taka najbardziej rozmarzona tak naprawdę i jakoś taka delikatna. Czytałam wywiad z Page'em, w ogóle przeprowadzony przez jakąś gazetę typu Twój gitarzysta, i tam redaktor, no tak, no bo nie w takich miejscach... Moja gitarzystka. Moja gitarzystka, wiadomo, to jest Dzień Dobry TVN. I ten gość, który przeprowadzał wywiad z Page'em, mówi, że on nie jest w stanie wyjść poza to, że ta płyta jest dla niego pomarańczowa, że on sobie zdaje sprawę z tego, że to jest ta okładka i tak dalej, ale faktycznie, ja mam coś takiego z Houses of the Holy, że jak robi się ciepło, jak jest ten moment, w którym wyjmujesz rower z garażu i jest ten pierwszy oddech zieleni, to ja natychmiast włączam tę płytę. Że ona jest w ogóle zupełnie, że tak jak jedynka jest taka właśnie, to jest prawdziwy smolisty listopad, tam jest ciężar po prostu i dół. The Houses of the Holy jest taka super powietrzna i ja mam wrażenie, że ona się w ogóle ona się nie zestarzała, ta płyta. I mam też takie poczucie, że ta współczesna młodzież, która teraz, wiesz, zna dyskografię Throbbing Gristle na pamięć, pomieszaną jakimiś wydawanymi w podziemiu płytami Sonic Youth pomieszaną z całą dyskografią No Means No, że to jest taka młodzież, która tego Led Zeppelin jakoś nie ceni tak naprawdę. Że to jest taki zespół właśnie dla starych dziadów albo dla tych, co się na muzyce nie znają. Teraz zrobimy krótką przerwę, ja wyjdę na ulicę i zobaczę, ilu ludzi w ogóle lubi Led Zeppelin obecnie w Warszawie, na Chmielnej, bo to jest ciekawe. A potem dowiemy się, co ty przygotowałeś i co trzymasz i co mówisz, że jest super, bardzo fajną płytą. I ja się z tym zgadzam, bo jej posłuchałam. Dzień dobry. W tych strasznych okolicznościach przyrody chciałabym dzisiaj na ulicy Chmielnej dowiedzieć się, czy współcześni lubią Led Zeppelin. Naprawdę mnie to interesuje. Zaraz zobaczymy. Czy lubisz Led Zeppelin? Tak. Dlaczego? Nie wiem, lubię brzmienie. It's alright, yeah? Yeah, it's okay, it's from my youth, actually. So, yeah. Kojarzę zespół, ale go nie słucham też. A ty? Tak samo. Kojarzysz, ale nie słuchasz. Mhm. Czy lubisz Led Zeppelin, tak czy nie?
I to tylko tyle? Tak. Kiedyś lubiłem, dawno ich nie słuchałem. Nie wiem. A ty? Nie słyszałam o czymś takim. Lubię, no może być. Może być, no. Czyli nie tak, że super. No, nie, no nie, bez jakiejś mega zajawy, no. I like them as a band, but I can't really say anything more than Stairways to Heaven. Tak w ogóle, ale nie jakoś ortodoksyjnie. Troszkę innego rodzaju rocka słucham, ale Led Zeppelin też może być. Mój tata lubi, ja niestety nie przepadam. It was more for the boys back then, back in the 70s. It's more for like 60 plus men. No, za dużo się w domu słuchał, jak byłem mały. Pytanie jest takie, czy lubi pan Led Zeppelin? Nie. Dlaczego? Nie lubię. Tak, znam parę piosenek tylko, ale nic szczególnego. Kto jest legenda muzyki rocka? Bo to są klasyki, no, ale to w sumie jakby tak każdego zapytać, to pewnie każdy zna tylko jeden kawałek, czy Stairway to Heaven. Lubisz? Tak. Tak, żebyś miała swoją ulubioną płytę? Piosenkę. Którą? Jamaica. Ja nie, bardziej jakiś rap czy coś. Leci po prostu w radiu czy gdzieś, o, to fajnie, ale jakoś nie jest to moja najulubieńsza kapela. Super. I płyta Michała Borkiewicza, czyli Etiopia spotyka zachodnią Europę, jazz spotyka punk rocka. Jakby ktoś zapytał mnie o taki naprawdę niezależny zespół, który szanuję, podziwiam i którego mam ochotę słuchać, bo to też nie zawsze idzie w parze, to myślę, że pierwszym pomysłem to jest DX. Jest to zespół, który istnieje ponad 30 lat, ma status gwiazdy, takiej właściwie ikony niezależnego grania. Spotkałam się kiedyś z takim ostrym stwierdzeniem, które mówi, że są trzy najnudniejsze gatunki w historii muzyki i to jest metal, reggae i punk rock. Ale ja mam wrażenie, że w przypadku DX, No Means Now na przykład, mamy tutaj do czynienia z czymś, co być może wyrasta z punk rock, ale w ogóle jest, nie wiem, czerpie z jakiejś zupełnie, że to są punk rockowcy, którzy słuchali free jazzu, mówiąc krótko. Tak, no to jest totalnie wyzwolona muzyka tak naprawdę. DX od lat się odcina już właśnie od takiej etykietki anarcho-punku. Anarchistami nie są od lat, no bo anarchia jest rzeczą, z której jak się myśli, to się wyrasta w jakimś tam stopniu. A DX myślą i to słychać po prostu z płyty na płytę, że kompletnie nie zamykają się w jakiejś estetyce. Od dawna fascynują się muzyką afrykańską i tak sobie wymyślili na 25-lecie swojej działalności, że strasznie by chcieli zaprosić Getachew Mekurię. No więc co zrobili? Pojechali do Addis Abeby, znaleźli go i zaprosili go po prostu na koncerty do Europy. I tak zażarło, że Getachew sam zaproponował im, żeby stworzyli mu aranżację na płytę. On zagrał im linie melodyczne, oni to na swój sposób zagrali i to rzeczywiście na bardzo swój sposób. Dużą siłą tej płyty jest to, że nie ma tu żadnej etno-ściemy próbowania grania po afrykańsku. Ta płyta jest z 2004 roku. Nie wiem, czy już wtedy była moda na muzykę afrykańską, czy... Tak naprawdę wprowadził ją Jim Jarmusch przez ścieżkę dźwiękową do filmu Broken Flowers. Jestem o tym przekonana, no tak, mulatą statkę, dokładnie. Tak, tak. Słuchaj, a to jest tak, że większość z nas styka się z muzyką w jakiś bardzo dziwny sposób, ale bardzo często to jest tak, że ludzie głównie słuchają jakiejś takiej muzyki, którą się nazywa mainstreamem, dlatego że no, po prostu mają do niej dostęp. Jak ty usłyszałeś o DX? Wydaje mi się, że widziałem jakiś film z koncertu i to jeszcze z lat 80. Jeszcze z czasów, kiedy grali z basistką, kontrabasistką Building on a Mousetrap, tytuł filmu. Nie pamiętam, gdzie go zobaczyłem, ale prawdopodobnie było to w internecie. To musiało być w takim razie już tak pod koniec lat 90., skoro zobaczyłeś go w internecie. Myślę, że to było w połowie lat 90. Okej. Stosunkowo niedawno. Mam tylko 33 lata. Michał, bardzo ci dziękuję. Korzystając z twojej obecności tutaj, poprosiłam cię o informację, co warto zobaczyć w powiększeniu. Jutro Rob Mazurek i Kuba Suchar. Właśnie. 19 listopada Robert Piotrowicz i Tetuzi Akiyama, czyli też bardzo, bardzo duża kolaboracja międzynarodowa z udziałem polskich muzyków. No i 24 koncert Atom TM, czyli takiej właściwie mojej ulubionej, jednej z ulubionych postaci, jeżeli chodzi o szeroko pojętą muzykę elektroniczną. Państwu bardzo polecamy klub Powiększenie, oczywiście, nie da się ukryć, gdyż wiadomo. Jest to najlepszy klub w mieście. Pardon, to tu też jest spoko. Tak, to prawda. Tam kupiłem tą płytę. Pozdrawiamy Pardon, to tu, tam też byliśmy zresztą, a teraz Buła.